Działający w Uniejowie geotermalny układ ciepłowniczy składa się z dwóch otworów. Wydobywczego, z którego czerpana jest gorąca woda, oraz chłonnego, do którego zatłaczana jest woda schłodzona po oddaniu ciepła potrzebnego do ogrzewania. W zależności od potrzeb woda wydobywana jest poprzez samowypływ lub za pomocą pompy głębinowej zawieszonej w otworze wydobywczym. W ciągu godziny wydobywa się jej od 50 do 120 metrów sześciennych. Temperatura wody w wysokości 70 stopni Celsjusza pozwala na ogrzewanie budynków ciepłem ekologicznym w pełni odnawialnym. W Uniejowie mamy do czynienia z kaskadowym wykorzystaniem ciepła pochodzącego z wody geotermalnej. Po wydobyciu na powierzchnię jest ona kierowana do wymienników ciepła, gdzie ogrzewa uzdatnioną wodę słodką. Ta za pomocą zestawu pomp tłoczona jest do ogrzewania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, leczniczych, rekreacyjnych, hotelarskich i innych. Jest to pierwszy stopień wykorzystania wody. Po schłodzeniu do 50 stopni Celsjusza woda geotermalna kierowana jest do obiektów leczniczych i basenowych, gdzie służy do kąpieli rehabilitacyjnych i rekreacyjnych. Stanowi to drugi stopień wykorzystania wody. Ze względu na to, że woda geotermalna nadal jest ciepła, ma temperaturę około 35 stopni Celsjusza, w okresie zimy służy do podgrzewania murawy boisk piłkarskich. Jest to trzeci stopień wykorzystania wody geotermalnej. Schłodzona woda jest kierowana do odwiertu chłonnego i zatłaczana do warstwy wodonośnej, gdzie ponownie się nagrzewa.